To pierwsze na taką skalę partnerstwo pomiędzy Lechią Gdańsk i Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Na mocy podpisanej umowy strony rozpoczną współpracę na szeroką skalę. Ma ona dotyczyć Akademii Piłkarskiej Lechii Gdańsk oraz diagnostyki zawodników ekstraklasowej drużyny. Uczelnia korzyści będzie miała bardzo duże i powiem tak wielokierunkowe. Pierwsza sprawa to jest możliwość prowadzenia badań wśród najlepszych piłkarzy w Polsce, bo to nie tylko będą piłkarze tej drużyny, ale jesteśmy tak, że tak powiem, pomawiani, że być może nam się uda zwiększyć grono osób, które objmiemy badaniami. I to jest niesamowita możliwość dla naszych pracowników w nowych publikacjach, w dostępie do nowych technologii, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to wstępnie, nie chcę zdradzać tutaj szczegółów kontraktów, ale te badania, które będzie prowadziła Lechia w dużej części, pomimo tego, że jest umowa partnerska, są po prostu badaniami odpłatnymi, więc to też będzie zastrzyk gotówki dla AWF-u, chociaż na to liczę w najmniejszym względzie. Trzecia rzecz to jest możliwość wspólnego ubiegania się o środki finansowe. Tutaj mniej myślę o pierwszej drużynie, ale chociażby o Akademii Lechii Gdańsk. Także mamy szereg pomysłów. Prezes jest bardzo dynamiczną osobą z wieloma pomysłami. Ja myślę, że połączenie w tym przypadku AWF-IS i Lechii Gdańsk to jest 2 + 2 równa się 5. Nawet nie myślę, jestem tego pewien. Wydaje nam się, że to jest naturalna droga. Lechia i AWF są umiejscowione w Gdańsku, powinny ze sobą współpracować z korzyściami dla obu stron. AWF-IS ma możliwość nie tylko jakby uczestnictwa w badaniach, w korzystaniu z zasobów, które Lechia daje, ale również dla studentów uczelni dajemy możliwość praktyk, stażów, wspólnych konferencji, wspólnych projektów. Lechia również z tego tytułu powinna mieć wymierne korzyści, a mianowicie z wykorzystaniem ogromnej wiedzy i kapitału ludzkiego uczelni gdańskiej, z wykorzystaniem zasobów laboratoriów do badań, do diagnostyki. Myślę, że przy połączeniu tego będą obopólne wymierne korzyści.